Nie wiem jak dla Ciebie, ale dla mnie koniec roku zawsze jest taki refleksyjny. Ze zdziwieniem i żalem jednocześnie myślę, że te lata mijają coraz to szybciej i że właściwie nie mamy na to wpływu. Ale za to mamy wpływ, na to większy, czasem mniejszy, ale jednak jakiś on jest, że to my decydujemy, w jaki sposób on przebiegnie, co jest relatywnie dobre. Cześć, z tej strony Magda z kanału Pani Akwarystka. Zabieram Cię na akwarystyczny przegląd, podsumowanie roku 2021. Już teraz wciśnij subskrypcję i wkrocz w nowy 2022 razem ze mną. Ten rok to sporo nauki, wiedzy i zbierania doświadczeń. Ale zaraz, nie od tego chciałam zacząć. Ten rok pokazał mi Was, jak wiele ludzi jest z pasją, chęcią do poznawania, zgłębiania wiedzy, ale także dzielenia się nią z chęcią i wielką uprzejmością. Oglądam wiele kanałów akwarystycznych, może nie wszystkie komentuję, ale jestem w stanie wiele zauważyć w tych filmach, ale również wśród komentujących. Najbardziej cenię sobie ludzi, którzy potrafią dobrym słowem, poradą pomóc, ale także tych, którzy proszą o pomoc, poradę i potrafią nie bać się słowa dziękuję. Tak, ja Wam również dziękuję, że jesteście, oglądacie, komentujecie. Przecież nie da się ukryć, że jest to ważny element tego, co robimy, jeśli decydujemy się coś Wam pokazać i przekazać. Wasze wsparcie w tym całym przedsięwzięciu jest po prostu nieocenione. A przechodząc do tego roku, który obsypał mnie akwarystycznymi prezentami w postaci różnych wygranych, zakupami, wydatkami, to również wzbogacił wiedzą, doświadczeniem, jak już wspomniałam, ale i nowymi rybami, co oczywiście wiecie, jeśli oglądacie. Przełamałam się w dwóch kwestiach. Pozwoliłam, aby w moim akwarium była rzęsa wodna, której nigdy nie chciałam mieć ze względu, że wszystkiego się czepia, pincety, rąk i ciężko ją później wyplenić z akwarium, a okazała się nie taka straszna, i ślimaków ze względu na możliwość plagi, co w moim przypadku zawsze uważałam za wysoko prawdopodobne, ponieważ karmię ryby solidnie. Ale odważyłam się wprowadzić rozdętkę. Nie żałuję, plagi nie ma, dobra decyzja. Znacie to wspaniałe uczucie, kiedy czekasz na upragnione potomstwo ryb lub krewetek i całą związaną z tym ekscytację, przygotowania, dowiadywania się, co i jak zrobić, a potem, kiedy już się uda, gotowi jesteście chuchać i dmuchać, przysłowiowo, w akwarium, aby wszystko było dobrze. Oj, znacie, ja też doświadczyłam tych wspaniałych odczuć i momentów, kiedy moje rozbory galaksy ucieszyły mnie swoją obecnością i cieszą nadal maluchy. I choć w jednym z odcinków mówiłam, że rozbora galaksy posiada różne nazwy, w tym i Danio, to i tak uważam, że nazywając moje ryby rozborami, ja nie popełniam błędu, a każdy doskonale wie, o co chodzi. Podsumowując tą stosowną docinkę, wolność mojej wymowy i nazewnictwa przyznaję sobie. Uważam, że w dziedzinie akwarystyki radzę sobie dość dobrze. Wszystko żyje, nawet to, czego nie chcę, a mam na myśli hydry, rozwija się i jest zdrowe. Bywa, że coś sknocę i pojawią mi się na przykład zielenice punktowe, a potem staram się jak każdy poprawić i udopruchać naturę w akwarium. Tutaj Was jest coraz więcej, na Instagramie również, a i po zdjęciach widać sporą liczbę polubień. Mam pewne plany, które wymagają pewnych dopieszczeń, nakładów pracy i finansów, ale na razie nie zdradzam, aby było ciekawie i nie zapeszać. To nowy start w nowy rok.
Oczywiście wszystko się w czasie ukształtuje w miarę poszerzających się perspektyw, a skoro mowa o perspektywach i nowych planach, to takowe są i pewnie nie powinnam o nich mówić, aby nie zapeszać, ale rąbek tajemnicy, bo przecież to nic wielkiego mogę zdradzić. Lampa Hihiro, nie wiem czy tak to poprawnie się mówi, jest do mnie w drodze. 60 cm szczęścia do akwarium, ale akwarium tej długości brak. A chcę, by takie było, więc marzenie do spełnienia jest. Może OptiWhite? Jak myślicie? Jaki rodzaj akwarium jest najlepszy? Co jeszcze odkryje nowy rok? Nie wiadomo. Na pewno stoją przede mną pewne decyzje i praca, aby rozwój kanału, strony oraz mój, czyli rozwój akwarystyczny oraz sposób przekazywania Wam informacji był na coraz lepszym poziomie. Wszystkim Wam życzę, aby przyszły rok był dla Was życzliwy, a Wy, abyście życzliwi byli dla innych. Abyśmy się wspierali w tym, co robimy i współpracowali, bo przecież mamy wspólny cel – dobro naszych akwariowych mieszkańców. Aby marzenia i życzenia się spełniały. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego w tym nowym roku. Tymczasem żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Mam nadzieję bardzo, bardzo niedługo.